O kurde. Ale piękne miejsce. Coś mi się wydaje, że to będzie bardzo fajny film i ciekawy. Czy to ochrona? Nie, to Adam. Adam, zamknięte drzwi? Zamknąłem na klucz. Zamknąłeś? Jak ja mam tam wejść? To z której idziesz strony? Idziesz z tej? Ja idę z tej strony. Niezła rozpierducha, ale jesteśmy już w środku. O kurde, willa jest naprawdę z zewnątrz piękna, ale tu widzę, że dość sporo rozwalonych rzeczy już jest. O, ale ktoś tutaj sobie zrobił libacje alkoholowe. Kominek. Jeszcze widać, że niedawno ktoś w nim palił. Kable miedziane. Piękna willa z zewnątrz, w środku zrujnowana. Wejdziemy może najpierw na górne piętro. Piękne drewniane schody. Ktoś włożył tutaj naprawdę duże pieniądze. Wanna jeszcze nie odpakowana. Czyżby ktoś chciał wyremontować jeszcze to miejsce? Być może. O, wyjście na taras. Jedna z łazienek. Tutaj kabina prysznicowa oburzona marmurem. Mamy tutaj ogród. Rzeczka płynie. Czego więcej można chcieć? Kurde, szkoda naprawdę, że się rujnuje taka piękna willa. Idziemy zobaczyć, co zostało. Adaś, zobacz jakie widoki, chodź, idę jeszcze raz z tobą. Adaś, czego trzeba więcej? Piękna willa, ogródek, rzeczka płynie. Chyba coś pięknego, nie? Zrobiłem to co druga chata, tak? Ja wiem. No. No i tutaj. Ja chcę tu później zdjęcie, co zrobiliśmy z dołu. Idę dalej. Akty wandalizmu na każdym kroku. Wejście do góry. Tu chyba poddasze jest. Tak, to już jest poddasze. Wykończone drewnem. Zapach
dziwny zapach. Nie powiem czego. Przeciekający dach. Ktoś ewidentnie sypiał. Ale już opuścił to miejsce. Tutaj kolejne miejsce do spania. Dobra, coś mi się wydaje, że wyposażenia nie znajdziemy w tej willi. Najlepiej wygląda z zewnątrz. Tutaj ktoś już grubo pomelanżował. Idziemy na dół. Zejście na dół. I drugi balkonik. Tym razem z boku. Alles gut? Ja. Alles kaputt? A Adaś, nie jesteśmy sami. Gościu grzebał przy zlewie. Jest jeszcze zejście na piwnicę. Ciekawe, czy coś tam będzie.
widziałem tutaj zejście do piwnicy. Oho, co? Adaś, nie jesteśmy sami. Nie słyszałem. Jakiś gościu łaził, grzebał przy zlewie i chciał coś ten. Tak, to jest? No łazi tu. Ty, a nie idzie tam wpłynąć czymś? Kurwa, ciekawe od jak dawna. Zobacz, tu jest metr wody albo więcej. Wiesz co, jakby coś wziąć i... Nie wiem, czy warto, wiesz? Nie wiem, jak ona tam daleko jest. Jak ona to była pod całym domem, to trzeba by coś postawić i spróbować tam za drugą. Wszystko pozwolę. No. To widziałeś, bliżki od polskiego piwa? Nie. Nie chcę zaznaczać, że tu nasi byli, ale niestety to nieuniknione. Lokalizacji nie jesteśmy sami. Gościu zanim mnie zauważył. Co? No, wszystko dobrze. Dobra. Myślę, że nie mam już wam co pokazywać. Nie mam już tutaj co pokazywać i w tym miejscu najprawdopodobniej zakończę eksplorację. Z zewnątrz willa wygląda naprawdę fajnie. Myślałem, że zostało troszkę wyposażenia, ale jestem w błędzie. Wszystko rozszabrowali. Tutaj nawet jeden chyba z nami. Tak mi się wydaje, że przyszedł właśnie pooglądać, co zostało tutaj. Mogę się mylić, nie chcę go oceniać. Dobra, no to nic, ja żegnam się z wami i widzimy się w kolejnych naszych wyprawach. Przez najbliższe parę wypraw będzie uczestniczył ze mną Adam. Razem odwiedzimy jakieś miejsca, na pewno będzie bezpieczniej. Dobra, a teraz już kończymy eksplorację. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.